Witam Państwa na kolejnym spotkaniu Koła Naukowego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy do wysłuchania prezentacji pod tytułem O żywocie zębów martwych, czyli nowe ścieżki stomatologii w medycynie. Oddaję głos dzisiejszej prelegentce Dorocie Sokołowskiej. A proszę pamiętać, że spotkanie jest nagrywane. Dobry wieczór, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście. Nie mogę inaczej rozpocząć, aniżeli od podziękowania trzem osobom. Najpierw chcę podziękować pani dyrektor Szkoły Medycznej nr 3 imieniu Andrzeja Krocina w Warszawie za otwartość i akceptację tego pomysłu. Dziękuję doktorowi Michałowi Worącow za pomoc w dotarciu do istotnych informacji i dziękuję bardzo doktorowi Pawłowi Kosakowskiemu za organizację tego spotkania. Wprowadzenie mnie w tajniki techniczne nie było łatwym wyzwaniem. Historia, którą chcę tutaj opowiedzieć, zaczyna się w mojej buzi, ponieważ jestem posiadaczką kilku zębów leczonych kanałowo, czyli zębów martwych. Od dzieciństwa chodziłam regularnie do dentysty. Najpierw plomby były małe, później były, trzeba je było wymieniać zawsze na większe. Później była era amalgamatów, po wymianie amalgamatów i różnych innych problemach kilka moich zębów wyzionęło ducha. Nie było to dla mnie żadnym problemem, ponieważ cieszyłam się, że nie trzeba było ich usuwać. Przeleczone kanałowo spełniały fantastycznie swoją funkcję, nie sprawiały żadnych dolegliwości, a jak jeszcze zostały okoronowane, to estetycznie wyglądają ładniej niż oryginały. Ale niestety mój spokój od czasu do czasu zakłócały głosy. Kiedyś spotkałam kogoś, kto mnie bardzo natarczywie namawiał do usuwania zębów martwych. I od czasu do czasu natykałam się na różnego rodzaju tego typu doniesienia, wypowiedzi, teksty, że należy zęby martwe usuwać. Nie wiem, czy zetknęliście się z taką debatą, której są dwie strony. Po jednej stronie są ci, którzy nawołują do tego, żeby zęby martwe usuwać i to natychmiast wszystkie, bo jakieś niedoczyszczone kanaliki, bo toksyny, bo jady, bo nie wiadomo co. Z drugiej strony stukają się w głowę i mówią, że zęby martwe, to prawda są martwe, ale mają jedną, jedyną zaletę, która wszystkie ich wady usuwa w cień, mianowicie są to jeszcze zęby własne. I co w takiej sytuacji może zrobić normalny człowiek, jak to Niemcy mówią, Otto normal Verbraucher, ponieważ argumenty każdej z tych stron mają coś na rzeczy. Zęby własne to zęby własne, bez komentarza. Natomiast jeżeli te toksyny rzeczywiście są, to ja ich mam w moim ciele bardzo dużo, no to za co one są odpowiedzialne? Jeżeli moje zdrowie jest naprawdę dobre, to nie wiem, może to, że mi się często rano wstać nie chce, toksyny są winne. W każdym razie, jeżeli nie wiem, co mam robić, bo w takiej sytuacji nie wiem, co mam robić, to nie robię nic. I tak dla mojej orientacji mam prośbę, jeżeli są wśród Was takie osoby, które miały bądź mają tego typu dylematy, to bardzo proszę napisać słowo tak na czacie. Jeżeli ktoś takie problemy, takie dylematy również miał, proszę napisać słowo tak. To tak dla mojej orientacji. Natomiast jeżeli widzę, że ktoś tu napisał, czyli nie jestem sama w tych przemyśleniach. No jest trochę tych tak. I ta sytuacja trwałaby nie wiadomo ile, gdyby nie to, że jakiś czas temu trafiłam na tę książkę. Jest to książka niemieckiego lekarza, w której znajduje się taki sążnisty artykuł na temat zębów martwych, ale napisany troszeczkę inaczej, w innym tonie. Tak na marginesie ta książka to jest naprawdę thriller z elementami horroru. O zębach martwych rzeczywiście potwierdzał ilość tych toksyn, że te toksyny są, ale one są niewydzielane przez zęby, tylko przez bakterie, które jakimś cudem leczenia endodontyczne przeżywają i w wyniku ich przemiany materii te toksyny rzeczywiście mogą się wydzielać. Ale w odróżnieniu od wszystkich innych wypowiedzi na ten temat, w tej książce czytam coś takiego, cytuję.
Obecność tego rodzaju trucizn w jamie ustnej możemy zdiagnozować, czytam jeszcze raz, możemy zdiagnozować za pomocą pewnego specjalnego testu, nawiasie Orotox. I jeżeli wyniki pomiaru wykażą bardzo niski poziom toksyn, tak przebadane zęby można zachować. Natomiast w przypadku wysokiego wyniku pomiarów zaleca się usunięcie takich zębów. No więc pojawiło się natychmiast pytanie, a co to takiego jest ten Orotox? Znalezienie odpowiedzi nie było trudne. Oto on, mała fiolka z roztworem wskaźnikowym i takie sztywciki, które wprowadza się w kieszonkę i ona tam zostaje nasączona płynem surowiczym, jaki jest w kieszonce. Warunkiem tego typu badania jest zdrowa ozębna, nie może być zapalenia dziąseł ani paradontozy. No i ten sztywcik wkłada się do tej małej fiolki i czeka 5 minut. Zmiana koloru roztworu wskaźnikowego wskazuje na wynik. Im ciemniejszy, tym gorzej. W skali, jeżeli jest to 4-5, ząb kwalifikowany jest do usunięcia. Oczywiście, jak się domyślacie, zechciałam natychmiast ten test zrobić na moich zębach. I tutaj niestety nie było to takie proste. Po przeczesaniu wielu stron internetowych gabinetów stomatologicznych praktycznie w Warszawie nie znalazłam żadnego. W jednym było w ofercie, zadzwoniłam. Mieli, ale nie mają. Kiedy będą mieli, nie wiedzą, ile kosztuje 300 zł. Następnie znalazłam gdzieś tam w Gliwicach, gdzieś pod Szczecinem. Aż w końcu stwierdziłam, że nie ma co szukać. W szkole naszej mamy przecież gabinety, mamy lekarzy. Dlaczego by nie sprowadzić to bezpośrednio od producenta? Pani dyrektor się zgodziła i już mieliśmy składać zamówienie online, kiedy wzrok mój padł na stopkę z adresem. Ja aż wykrzyknęłam, ponieważ było to miasto, do którego leciałam za parę dni. A ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że w Monachium spędziłam kawałek życia. Więc po prostu ucieszyłam się, że siedziba Orotoxu jest akurat w Monachium. I kiedy tam byłam, wstrzymaliśmy się oczywiście od tego zamówienia, kiedy tam byłam, udałam się tam osobiście w jednym celu, żeby zadać im bardzo proste pytanie, mianowicie czy w takim kontekście, że mają do czynienia z najlepszą szkołą medyczną w tej części świata, znane im jest takie słowo jak rabat. Znali, odpowiedź była pozytywna, i w tym momencie w zasadzie mógłby być to koniec historii. Chciałam testy, znalazłam testy, happy end. Ale moi drodzy, to jest dopiero początek. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie rozmowy właśnie tam w Orotoxie dość często padało nazwisko dr Lechner. Ja nie miałam zielonego pojęcia wtedy, kto to jest, ale zauważyłam jedno, że to nazwisko było wymawiane z czymś takim, co nazwałabym, to był więcej niż szacunek. Także jak przyjechałam, to ustaliłam, kto to jest dr Lechner i po prostu to miało takie pierwsze dwa skutki, że zdecydowaliśmy się, że to spotkanie będzie otwarte. Pierwotnie miało być tylko w ramach szkoły o teście Orotox. A no i powiem szczerze, że zrobiło to na mnie takie wrażenie, że lekką ręką napisało mi się w tytule dzisiejszego spotkania o nowych ścieżkach stomatologii w medycynie. Doktor Johann Lechner jest stomatologiem, uczonym, odkrywcą, mistrzem i nauczycielem dla młodych lekarzy, których szkoli w swoim tam ośrodku szkoleniowym i jeździ również z wykładami po całym świecie. Od ponad 40 lat prowadzi swoją klinikę w Monachium, Praxis Klinik Lechner und Kollegen Ganzheitliche Zahnmedizin. To można przetłumaczyć w takim prostym tłumaczeniu całościowa medycyna
stomatologiczna, całościowa medycyna stołowa. To brzmi dziwnie po polsku, ale to jest takie dokładne tłumaczenie. O tym, czego dokonał dr Lechner, chcę Wam właśnie teraz opowiedzieć. Ale żebyśmy to mogli zrobić, to najpierw musimy zrobić krótką wycieczkę do anatomii ogólnej. Także zostawiamy w Monachium doktora Lechnera i przenosimy się do anatomii ogólnej, a w szczególności chodzi o systemy kierowania naszym organizmem. Każde dziecko wie, że jest coś takiego jak nerwy. I jak działają? Po dotkniemy podeszwy, całe ciało trzęsie się ze śmiechu. Powiedzmy, mniej więcej młodzi ludzie w gimnazjum wiedzą, że jest coś takiego jak hormony, substancyjki, które wydzielają się w jednej części ciała, a dzieje się coś w drugiej części ciała. Powstaje to coś w głowie, a dzieje się coś w żołądku, w nerkach czy w wątrobie. To są hormony, ale już nie każdy dorosły wie, że istnieje coś takiego jak cytokiny. I tutaj proszę nie mylić z cytokininami, ponieważ cytokininy to są hormony roślinne. Natomiast cytokiny, jak widać po tytułach, odgrywają ogromną rolę w układzie immunologicznym. One tworzą system komunikacji naszego układu odpornościowego i różnią się od hormonów tym, że ich działanie jest dużo bardziej skomplikowane. W internecie jest mnóstwo o nich. To jest pierwsza strona, na którą napotkałam. Cytuję: cytokiny, czyli system komunikacyjny wewnątrz naszego ciała. Rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, co tak właściwie dzieje się w naszym organizmie, gdy jesteśmy na przykład przeziębieni, w jaki sposób wytwarzają się stany zapalne. Kluczem do odpowiedzi są cytokiny. I dla mojej orientacji proszę z Was, tych wszystkich, którzy nie są lekarzami, bo wiem, że między nami jest jeden lekarz, to proszę, żeby to temat jest znany. Proszę napisać, ci, którzy z Was słyszeli o cytokinach, proszę napisać plus, a ci, którzy nie słyszeli o cytokinach, proszę napisać minus, jeśli mogę Was o to prosić. Aha, są tacy, którzy mnie słuchają. Dziękuję uprzejmie i dziękuję za te odpowiedzi. Tak, świetnie. Dobrze, że jesteście. Cytokiny więc są decydujące w funkcjonowaniu naszego układu odpornościowego. Jest ich 20 kilka i mają takie różne właśnie nazwy, jakie widzicie tutaj na tym ekranie. Na przykład ta cytokina TNFA ma bardzo ciekawą rolę. Ona decyduje o tym, czy jakieś zapalenie, czy przebieg jakiejś choroby jest ostry, czy nie. Jeżeli ona jest obecna, to zapalenie przebiega z bólem. I to niezależnie zapalenie czego, to może być zapalenie zęba, zapalenie wątroby, zapalenie pęcherza, ma przebieg ostry. Jeżeli cytokiny TNFA nie ma, no to mamy tak zwane schorzenie bezobjawowe. I znamy takie sytuacje, że przychodzi ktoś do dentysty z maleńkim jakimś ubyteczkiem, a kiedy dentysta zaczyna opracowywać ten ząb, okazuje się, że tam w środku nie ma co zbierać, a w ogóle nie bolał. Za to odpowiedzialna jest cytokina TNFA. A jeszcze dlaczego wiedza o cytokinach jeszcze nie zeszła z poziomu uniwersytetu na podstrzechy? Przyczyną jest to, że badania nad nimi są horrendalnie drogie. Jest kilka tylko laboratoriów na świecie, które to robią. W Polsce nie ma żadnego. W Niemczech jest na pewno jedno w Berlinie, a nie jestem pewna, czy jest drugie w Monachium, a więcej nie ma. Także to są na razie badania zarezerwowane do naprawdę elity naukowej. Dlaczego RANTES, inaczej nazwane CCL5,
jest tak bardzo wyróżniony, dlatego że ta cytokina rzeczywiście się wyróżnia. Jak bardzo jest ona ważna, jak ona jest bardzo ważna w przebiegu różnych chorób, można się zorientować w taki oto prosty sposób. Te dwa portale, Google Scholar i PubMed, to są portale bazy publikacji naukowych. I wystarczy wpisać na przykład po angielsku multiple sclerosis and RANTES i wychodzi liczba publikacji naukowych na ten temat. I tak można wymienić różne choroby, Parkinson Arantes, alergia Arantes i wychodzi nam ilość opracowań naukowych na ten temat, a za każdym opracowaniem oczywiście kryje się jakiś uczony. I takie zestawienie ktoś już za nas zrobił. Tutaj widzicie ilość publikacji naukowych, czyli intensywność, z jaką zajmuje się nauka na temat związku RANTES z różnymi chorobami. Czego my tu nie mamy? Jest i alergia, kilka rodzajów raka, rak piersi, rak płuc, rak prostaty. Jest stwardnienie rozsiane. Jest depresja, jest Alzheimer, jest Parkinson i nie są wszystkie, które to wymieniłam. Dlaczego? Ponieważ RANTES jest cytokiną prozapalną, czyli RANTES ma z tych wszystkich badań wyłania się taki obraz, że RANTES w pewien sposób indukuje, ma decydujący wpływ na powstanie właśnie takiej choroby. Żeby to jakoś sobie uzmysłowić, jak to działa, w tych publikacjach, do jakich dotarłam, porównuje się działanie RANTES, tej cytokiny, do fal, które uderzają o skałę. Jeżeli nasz układ odpornościowy jest tą skałą, a RANTES uderza w nią przez wiele, wiele, wiele lat, może nic nie zdziałać, ale w pewnym momencie, w którymś miejscu tej skały dochodzi do jej uszkodzenia i to jest jakby otwarta brama do innych czynników wywołujących naszą chorobę. RANTES, jak ta cytokina prozapalna RANTES, ona jakby otwiera okna na jakąś chorobę w naszym organizmie, a może być tak, że nagle zawala się cała ta ściana i są tacy ludzie, którzy całe życie nie chorowali, nie było nic, 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 a jak się zawaliło, to wszystko naraz. Ja osobiście uzmysłowiłam sobie i tu podzielę się tym z Wami, to w ten sposób, że jeżeli wyobrazimy sobie, że nasz organizm jest domem, a układ odpornościowy dachem, to cytokina prozapalna działa jak deszcz, szturm, jako grad. I teraz, jeżeli dach jest dobry, to nawet duży grat nic mu nie zrobi, ale jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w którymkolwiek miejscu dach osłabnie, to robi się dziura. Ja sobie to tak może bardzo obrazowo i w przybliżeniu wyobraziłam, że jeżeli dach się zawali nad salonem, to mamy Alzheimera, jeżeli nad kuchnią, no to mamy depresję, a jeżeli wybije tylko okno, no to mamy burnout. Ale w każdym wypadku dochodzi do wykolejenia układu odpornościowego wymagającego, no jest katastrofa i jest to spowodowane tymi małymi cząsteczkami, które w bardzo czasami podstępny sposób, gdzie się tego w ogóle nie czuje, mówi się wtedy o takim silent inflammation, po prostu takie ciche zapalenie, które w pewnym momencie prowadzi do katastrofy. I co do tego wszystkiego dołożył dr Lechner? Wszystko, co powiem teraz, to będzie streszczenie wykładu doktora Lechnera, który wygłosił na Kongresie Onkologii i który zaczął od słów, co robi dentysta na Kongresie Onkologów. Następnie opieram się na jego kilku wywiadach udzielonych telewizji szwajcarskiej oraz
Na portalu jego kliniki są opisy przypadków leczenia jego pacjentów, z czego wybrałam dwa przypadki, które później będę chciała Wam tutaj pokazać. Więc co mu... Teraz przechodzimy do pracy doktora Lechnera. Więc jest dentystą, to jest kość żuchwy. Na zdjęciu u góry mamy zdrową kość żuchwy. Kość ma dużą zdolność regeneracji, więc nawet po chirurgicznych zabiegach, takich jak ekstrakcja, może się tak samo pięknie zregenerować, ale nie musi. Okazuje się, że w miejscach po ekstrakcjach zębów, bądź jakichkolwiek właśnie zabiegach, w których dochodzi do obumarcia tkanki, może być tak, że na zewnątrz wszystko jest pięknie wygojone, ale nie w środku. I właśnie to, co jest w środku, to jest zdegenerowana tkanka kostna, która znajduje się w takiej jamie. Jama od kawi, nazwano to kawitacjami. W kawitacjach dochodzi do tego, że jest ta tkanka kostna zdegenerowana i po jej wypreparowaniu okazało się, że to są takie mięciutkie twory przerośnięte tłuszczem. Tkanka kostna jest zdegenerowana tłuszczowo. Po niemiecku ta zdegenerowana tłuszczowo tkanka kostna ma swój skrót FDOK, po angielsku FDOG. I teraz to wygląda, o tutaj w następne zdjęcie, ta tkanka, kość jest zupełnie normalnie, wygląda z zewnątrz. Po wycięciu takiego okienka okazuje się, że w środku jest pusta. Nie, to znaczy nie jest pusta, ale w tej jamie jest w taki sposób zdegenerowany szpik kostny. I tu jeszcze jest jedno zdjęcie pokazujące właśnie tę tkankę. Doktor Lechner wysłał te właśnie próbki zdegenerowanej tkanki kostnej tłuszczowo FDOK właśnie do Berlina, żeby zbadać je pod kątem obecności 7 cytokin. Te slajdy, które będę w tej chwili pokazywać, to są wyniki badań osób chorych na różne rodzaje raka. Czerwony słupek jest to zawartość RANTES w tej tkance. Przy nim niebieski słupek pokazuje fizjologiczną, prawidłową zawartość RANTES w tkance, która wynosi 149,9 piktograma. W tej chorej, zdegenerowanej tłuszczowo tkance kostnej 7523. Tutaj inny przykład. Poziom RANTES przekracza wielokrotnie fizjologiczny, naturalny poziom 149,500, powyżej 5000. Na tym slajdzie to była kobieta chora na raka piersi. Poziom RANTES w FDOK wyjętym z kawitacji w jej żuchwie powyżej 4000. I teraz o co chodzi? W tkankach raka poziom RANTES waha się między 1000 a 2 piktogramy. U tych osób w ich tkankach rakowych 1000 piktogramów RANTES, w ich szczęce 7000. I powstało pytanie, czy te dwa ogniska są ze sobą połączone, a jeżeli jest ruch, to w którą stronę? Z góry na dół, czy z dołu do góry? Odpowiedzi na to udzielili pacjenci, którym doktor Lechner te ogniska ze szczęki usuwał. Robi te operacje od prawie 40 lat i dwa takie przypadki za chwilę opiszę. Ale tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego doktor Lechner
widzi te kawitacje, a inni lekarze tego nie widzą. Mianowicie dlatego, że w bardzo zaawansowanej technologii radiologicznej, jakie są stosowane w tej chwili w stomatologii, bardzo dobre zdjęcia rentgenowskie, bardzo dobre tomografie komputerowe, one tego nie wykazują. Tutaj mamy zdjęcie z jednej strony przed operacją, z drugiej strony po operacji. W zasadzie różnica jest tylko leciutka w odcieniu, w barwie tego miejsca, ale żaden dentysta przy zdrowych zmysłach nie podejmie akcji chirurgicznej na podstawie takiego zdjęcia rentgenowskiego. I to samo miejsce z kawitacją już oczyszczoną z FDOK, z tej zdegenerowanej tłuszczowo tkanki kostnej. I właśnie dlatego dr Lechner ze swoim zespołem skonstruowali urządzenie, które nazwano CaviTau. Cavi od cavitation, kawitacja, tau, transveola, ultrasound, sonografii. I to nie jest technologia nowa. To jest technologia, która jest używana w medycynie od lat i do bardzo wielu rzeczy, mianowicie ultrasonografia. Ultrasonografii używa się w ginekologii, do badania naczyń i do badania kości, wszystkich kości, za wyjątkiem kości żuchwy i szczęki, ze względu na konstrukcję tych urządzeń. I tę lukę wypełnił dr Lechner, konstruując takie urządzenie, które jest oczywiście takim jakby, to jest ultrasonograf, ale taki, nazwałabym to podrasowany bardziej technologicznie, którym w sposób bezbolesny i komfortowy można zbadać wszystkie obszary szczęki i żuchwy i wyniki badań widzi się na ekranie, zaraz będę o nich mówiła, a cały aparat wygląda w ten sposób. Wyniki badań widzi się w postaci takich obszarów. Kolor zielony oznacza zdrową tkankę kostną, kolory od żółtego przez pomarańczowy do czerwonego zdegenerowaną, kolor czerwony to już jest obecność kawitacji i zdegenerowanej tłuszczowo tkanki kostnej. Tutaj widzimy, występuje to przy wierzchołkach zębów leczonych kanałowo, ponieważ tam dochodzi do obumarcia tej tkanki i bardzo często mogą się tam tworzyć kawitacje. Tutaj jeszcze inny taki wynik. Obszar po usunięciu zęba martwego. I teraz chciałabym przez następne 2 minuty pokazać Wam film z usunięcia właśnie tej zdegenerowanej tkanki, ale bardzo proszę, że te osoby, które są wrażliwe na krew, żeby zrobiły sobie teraz 2 minutki przerwy.
Wszystko na temat dzieła doktora Lechnera w czterech tomach widzicie Państwo na ekranie. A Todd już jest jeden z jego pacjentów, został nazwany, nazwijmy go Patrick. Był zawodowym sportowcem, był członkiem kadry Niemiec w triatlonie, młodym, zdrowym człowiekiem. Nagle zaczęły mu puchnąć stawy. Z trudnością się porusza, ma ogromne bóle, długo przebywa w szpitalu, nie może sam się ubrać ani samodzielnie jeść. Lekarze rozkładają ręce, mówią, że to prawdopodobnie jest wina problemów psychicznych, stresu. Kiedy trafił do doktora Lechnera, to w takim stanie żył już 5 lat. Oprócz stawów na całym ciele miał takie wykwity skórne. W czasie wywiadu okazało się, że 10 lat wcześniej na jednym posiedzeniu miał usunięte wszystkie zęby mądrości, więc istniało podejrzenie kawitacji. Na wynik badania aparatem Cavitao to potwierdził. Bardzo duża kawitacja w obu tych obszarach. Patryk był operowany dwukrotnie. Poziom Rantes był oczywiście horrendalny. Po pierwszej operacji zniknęły wykwity skórne. To jest zdjęcie kilka miesięcy po drugiej operacji. I Patryk nie wrócił do zdrowia w 100%. Wrócił do zdrowia tak w 86%, ale przyczyną tego jest, że do doktora jest to, że do doktora Lechnera trafiają pacjenci czasami po wielu latach poszukiwań jakiegoś lekarza, jakiejś pomocy, ponieważ medycyna klasyczna rozłożyła ręce, nie mogła im pomóc. I tak było w przypadku drugiej pacjentki. Uwaga, teraz będzie też mocne zdjęcie. Ekstremalna postać egzemy, zmian skórnych. Pacjentka ta leżała 3 miesiące w szpitalu, gdzie owijano jej całe ciało płatami nasączonymi kortyzonem, oczywiście doustnie, również kortyzon. I po prostu, jak mówi, zwiedziła całe Niemcy w poszukiwaniu pomocy. Trafiła w takim stanie do kliniki doktora Lechnera. Badanie kawitał wykazało bardzo dużo kawitacji w rejonie implantów i zębów martwych, ale u tej pacjentki to nie było tylko to, ponieważ w klinice doktora Lechnera Orotox i kawitał to są tylko jedne z wielu metod diagnostycznych. Robi się całe mnóstwo testów toksykologicznych i akurat te wszystkie testy u tej pacjentki były bardzo złe. Żeby to wszystko wyczyścić i doprowadzić do porządku, wymagało to aż 4 operacji, gdzie wymieniono jej implanty nacyrkonowe, które są bardziej przyjazne dla ludzi takich bardzo wrażliwych. To jest zdjęcie 6 miesięcy po 4 operacji. Wynik badania aparatem Cavitao. A to jest klasyczne zdjęcie przed i po leczeniu. Ta pani bardzo długo walczyła ze swoją kasą chorych o dofinansowanie tego leczenia. Niestety daremnie otrzymywała cały czas odpowiedzi, że zabiegi u stomatologów nie są dofinansowane, a że tam się jej coś innego polepszyło, to prawdopodobnie jej się wydaje placebo efekt. No niestety tam, gdzie chodzi o pieniądze, fakty nie mają znaczenia. I w tym kontekście chciałabym jedno zdanie powiedzieć na temat percepcji odkrycia doktora Lechnera w środowisku lekarskim. I to mogę podsumować jednym zdaniem. Jak zwykle, czyli zgodnie z tradycją. W obu książkach, które widzicie na ekranie, jest napęczki przykładów, że ludzie, którzy coś nowego wymyślili w medycynie, łatwego życia nie mieli. Lekarza, który pierwszy raz z powodzeniem
operował wyrostek robaczkowy, chciano zlinczować. To było na dzikim zachodzie Kanady. No i smutna historia lekarza, który wpadł na to, że śmiertelne patogeny z pacjenta na pacjenta w szpitalu są przenoszone na rękach pielęgniarek i kazał po prostu tym personelowi ręce myć i dezynfekować. Był tak znienawidzony, że go w końcu zwolnili z tego szpitala w Wiedniu. W ogóle pozbawiono go możliwości uprawiania zawodu. Musiał w ogóle wyjechać z Austrii i koniec jego był bardzo smutny. Także kiedy widzicie, jak w szpitalach personel myje i dezynfekuje ręce, to pomyślcie o westchnijcie za duszy doktora Semmelweisa, bo on za to odkrycie zapłacił życiem. Tak jest niestety na tym naszym ludzkim świecie, ale na szczęście o losach jakiegoś odkrycia decydują pacjenci. I tak jest w tym wypadku. Natomiast jaka jest krytyka doktora Lechnera? Ja nawet nie nazwałabym to krytyką, bo krytyka oparta na faktach jest czymś bardzo pozytywnym. To jest tak, że po prostu niezależnie od epoki zawsze znajdą się tacy, którzy nigdy nie przesiądą się z furmanki na samochód, tylko po to, żeby pokazać, że konstruktor samochodu nie ma racji. No i nie inaczej jest dzisiaj. W internecie jest mnóstwo opinii negatywnych, które wkładają to odkrycie doktora Lechnera, tą jego procedurę medyczną, do tej samej szuflady takich poczynań jak, nie wiem, leczenie wahadełkiem, czy jakimiś proszkami, plastrami, czy nie wiadomo czym, od czego roi się internet i które obiecują, że wyleczą wszystko. W każdym razie spycha się go w tą szarą strefę paramedyczną, na co kompletnie nie zasługuje. Zarzuca mu się nienaukowość, brak dowodów, a już jak to nie wystarczy, to nawet chciwość, że robi to wszystko dla pieniędzy. W tym momencie przypomina mi się taka anegdotka z Irlandii Północnej, z Belfastu, gdzie jak wiadomo katolicy i protestanci żyją w relacjach dalekich od przyjaźni, kiedy to dwie protestantki rozmawiają ze sobą i jedna mówi, wiesz, ci katolicy nie mają racji, druga mówi, no oczywiście, że nie mają racji, ale gdyby mieli rację, to i tak nie mają racji. I to jest właśnie tego typu dyskusja. Ale jak mówiłam, losy odkryć naukowych leżą też w rękach pacjentów. Tutaj list, jaki napisał jeden z pacjentów do doktora Lechnera. Halo, herr doktor Lechner. Przyszłem do pana z powodu moich problemów z reumatyzmem. Moje wyniki badań były wtedy bardzo złe. Po usunięciu zębów martwych i wszczepieniu implantów wszystkie bóle ustąpiły, a moje wyniki są znowu w porządku. W załączeniu znajdzie pan obecne wyniki. 9, wcześniej były RFQ, było 19. Procedury medyczne opracowane przez doktora Lechnera spełniły wszystkie wymagane kryteria i uzyskały pozwolenie na ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej. Proces dopuszczeniowy w Stanach Zjednoczonych i Brazylii jest bardzo zaawansowany, a być może w tym momencie, kiedy to mówię, już jest zakończony. Na mapie, którą teraz widzicie, każdy taki znaczek oznacza jeden aparat kawitału. Dzieło się rozszerza. Najwięcej jest właśnie wokół Monachium i na południu Niemiec. To jest właśnie rejon, gdzie dr Lechner żyje, pracuje i gdzie jest najwięcej lekarzy, którzy po studiach stomatologicznych, że tak powiem, dokładają do tego wiedzę z zakresu właśnie takiego bardziej kompleksowego. Jeden aparat jest w Londynie i dobrze widzicie, tam na terenie Rzeczpospolitej Polskiej u góry jest klinika, która nazywa się Bioklinik i która w swoim wyposażeniu ma ów aparat.
Klinika ta zawdzięcza powstanie lekarzowi z Niemiec, który pracuje w Szwajcarii, ale przyjeżdża również do Brodnicy. A dlaczego akurat w Polsce, to chyba zdradza jego nazwisko, dr Igor Dogacki. Bardzo pięknie mówi po polsku, chociaż mówi, że tak do końca nie jest to dla niego łatwe. To jest jeszcze jedna ulotka kliniki Bioklinik, która właśnie zajmuje się diagnozowaniem i usuwaniem stanów zapalnych z jamy ustnej. I podsumowując, chciałabym powiedzieć tak. Najpierw, jeżeli chodzi o cytokinę, przekaźnik prozapalny Rantes, co dr Lechner nie zrobił. Dr Lechner nie odkrył tej cytokiny i dr Lechner nie odkrył jej decydującej roli i wpływu na wiele chorób o podłożu zapalnym i immunologicznym. To jest niezaprzeczalnym faktum z dziedziny anatomii ogólnej i medycyny ogólnej. Doktor Lechner natomiast odkrył i udowodnił, że źródło ekspresji tej cytokiny na całe ciało znajduje się w kawitacjach kości żuchwy i źródłem tym jest zdegenerowana tłuszczowo tkanka kostna. To doktor Lechner odkrył i udowodnił. Następnie skonstruował wraz z zespołem aparat Cavitau do badania ultrasonograficznego kości szczęki i żuchwy, i który pozwala na zlokalizowanie tych kawitacji. Zresztą nie tylko, to jest fantastyczny aparat, który można używać w całej implantologii do badania stanu kości. Natomiast jeżeli chodzi o zęby martwe, to najpierw, czego dr Lechner nie powiedział, ja się z takimi wypowiedziami nie spotkałam. Mianowicie dr Lechner nie wypowiedział wojny endodontom. Dr Lechner nie wzywa do bojkotu leczenia kanałowego i nie wzywa do zbiorowego usuwania zębów martwych. Na temat zębów martwych dr Lechner mówi tak. Medycyna to nie jest warsztat, w którym jeśli coś się zepsuje, to idziemy i dostaniemy część zamienną, która jeden do jednego zastąpi część zepsutą. Nie. Medycyna bardzo często musi zawierać kompromisy z naturą. A natura normalnie tkankę martwą odrzuca. W naturze tkanka martwa nie ma nic do roboty w tkance żywej. Pozostawienie tkanki martwej w tkance żywej jest zabiegiem medycznym, ale jest zawsze związane z ryzykiem i może się udać, ale nie musi. Dlatego dr Lechner mówi, że zęby martwe trzeba kontrolować minimum raz na rok testem Orotox, a ci wszyscy, u których występują takie stany jak chroniczne zmęczenie, stany depresyjne czy jakiekolwiek objawy wskazujące na wykolejenie układu immunologicznego, powinni te testy, te swoje zęby naprawdę przebadać. I teraz są dwie możliwości. Jeżeli test wypadnie negatywnie, to można spokojnie sobie dalej te zęby martwe użytkować. Natomiast jeżeli test wypadnie pozytywnie, to pacjent ma bardzo trudny wybór pomiędzy na przykład własnym zębem i własnym reumatyzmem i brakiem zęba i brakiem reumatyzmu. Jeżeli pacjentowi nic nie dolega, to musi mieć świadomość, że nosi w sobie bombę zegarową. To nie jest łatwy wybór, ale medycyna nie proponuje prostych rozwiązań, bo takich rozwiązań nie ma. I w tym kontekście nasuwa się pytanie quo vadis medicino. Jak to będzie w przyszłości? I jakie jest miejsce w takim kontekście stomatologii w medycynie? Bo nasuwa się tutaj nieuchronnie taki wniosek, że ta współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności powinna być dużo bardziej ścisła niż jest do tej pory. Moim zdaniem czasy, w których jeden lekarz leczył wszystko, minęły i nie wrócą.
Czasy, w których wielu lekarzy leczy każdy swoją działkę i luźno ze sobą współpracują, to są te czasy, w których żyjemy, one również miną. I że przyszłość należy do takiej medycyny, która będzie bardziej zintegrowana. Do takiej medycyny, w której człowiek nie będzie leczył się u jednego specjalisty, ale będzie się leczył u jednego zespołu lekarskiego, w którym lekarz-stomatolog będzie przedstawicielem zintegrowanej medycyny jamy ustnej. Zintegrowana medycyna jamy ustnej. Bo do tej pory to jest tak, że lekarz-stomatolog jest takim jakby quasi stałym szacunkiem do osiągnięć stomatologii, które są niesamowite i trzeba mieć naprawdę ogromne umiejętności, żeby tę dziedzinę uprawiać, ale lekarz-stomatolog z całym szacunkiem do tego jest takim majsterkowiczem od pięknych wypełnień, koron, protez, aparatów i tego wszystkiego. I do tego wszystkiego dojdzie właśnie umiejętność diagnozowania stanów zapalnych w jamie ustnej, a tym samym wpływania na cały organizm. Zintegrowana medycyna jamy ustnej, widać tu na tym przykładzie różnicę między językiem słowiańskim, który jest bardzo opisowy, a językiem niemieckim. Niemieckim dwa słowa, integrative oral medicine, w polskim cztery. Może dlatego właśnie w języku polskim wymyślono inną nazwę dla tej medycyny, która się nazywa stomatologia biologiczna, która umożliwia diagnozowanie, usuwanie stanów zapalnych z jamy ustnej. Dwie takie metody diagnostyczne, o którym wam dzisiaj opowiadałam, to jest test Orotox i aparat Cavitao. Jak bardzo jednak jeszcze cichy jest głos tej zintegrowanej medycyny jamy ustnej w chórze całej medycyny, pokazuje ten wykres, który już wam raz pokazywałam, ponieważ na samej górze jest pokazana ilość publikacji dotyczących rantes, a kości żuchwy i szczęki. Jak bardzo cichutki jest ten głos jeszcze w porównaniu z innymi dziedzinami. I większość tych publikacji, duża większość, to są publikacje doktora Lechnera, Johanna Lechnera i jego uczniów. Ale to nie jest tak, że ta medycyna kiedyś powstanie w przyszłości. Nie, ona już jest i wbrew wszelkim zwolennikom jazdy na furmance istnieć nie przestanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze zanim zgodnie ze zwyczajem zapytam o pytania, to jeszcze chciałam takie małe ogłoszenia. Pierwsze, że na tego maila kontaktowego wyślemy Państwu bibliografię i te materiały, które udało mi się zebrać, których ja sama nie przerobiłam wszystkich, ale wszystkie je dostaniecie do dalszych samodzielnych poszukiwań. Ten mail został założony z taką myślą, bo wiecie, jak jest takie wykłady live, to zawsze istnieje możliwość po wykładzie podejścia do prowadzącego, jeszcze zadania jakichś pytań, czy coś takiego. Ten mail właśnie daje możliwość, jeżeli wam się zrodzą jakieś pytania jutro czy pojutrze, to można tego maila używać. Dopóki będzie taka potrzeba, on będzie istniał. Dalej, gdyby ktoś z Państwa chciał osobiście zobaczyć badanie testem Orotox i jeszcze o tym wszystkim porozmawiać, to zapraszamy do naszej szkoły. Na początku marca będą takie badania w naszej szkole, które będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Chętnych bardzo proszę o zgłoszenie tej chęci również przez tego maila kontaktowego. Zobaczymy, ile będzie osób.
i skontaktujemy się z zainteresowanymi osobami w sprawie ustalenia terminu. I teraz, jeśli są pytania. Jeżeli zrodziły się Wam pytania takie dotyczące spraw medycznych, no to ja oczywiście nie jestem ekspertem biologii stomatologicznej, ja jestem przekaźnikiem, takim przekaźnikiem antyzapalnym, ale jest taka możliwość, że na stronie kliniki doktora Lechnera są dane kontaktowe, można te pytania bezpośrednio kierować do niego. Gdyby był jakiś problem językowy, proszę przesyłać to na maila kontaktowego. My tutaj pomożemy, żeby te pytania przetłumaczyć i dalej je przesłać. Odpowiedzi prześlemy oczywiście wszystkim. Natomiast jeżeli są jakieś pytania w tej chwili do mnie, na które będę mogła odpowiedzieć, to bardzo proszę. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. To ja chciałam zapytać o osobę chorą na Parkinsona. Czy w takim razie, widziałam tutaj na tych wykresach także Parkinson był zaznaczony z czerwoną strzałeczką, czyli te osoby miałyby już jakby z faktu posiadania tylko tej choroby jakby wskazanie, żeby się przebadać w tą stronę, tak? I czy są też przypadki udokumentowane właśnie cofania się tej choroby po zaleczeniu tych kawitacji? To znaczy, na pewno występowanie takiej choroby jest wskazaniem do przebadania jamy ustnej. Jeżeli chodzi o Parkinsona, dokładnie Parkinsona, to nie wiem. Natomiast, to znaczy wiem, myślę, że tak. Natomiast konkretnych przykładów nie znam. Natomiast spotkałam się w tych materiałach, które przerobiłam, z takim przykładem stwardnienia rozsianego. Dwóch lekarzy w Stanach Zjednoczonych miało 10 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w bardzo zaawansowanym stanie. Ci ludzie, niektórzy byli już na granicy życia i oni podali im lek, taki bloker Rantes, to znaczy lek, który nie likwidował źródła ekspresji Rantes, ale blokował sam tą cytokinę prozapalną. W Stanach Zjednoczonych jest taki lek, on jest w Europie niedopuszczony do użytkowania. I co się stało? Ci pacjenci nie wyzdrowieli, ale we wszystkich przypadkach choroba się zatrzymała. Znaczy nie było tak, że oni nie wstali z wózka, ale choroba przestała się posuwać dalej. No tak. Z takim przykładem się spotkałam. Znaczy w tych materiałach. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to jeszcze pokażę tą bibliografię, ja ją jeszcze poszerzę i wszystkim prześlę i życzę wszystkim spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Dziękuję. Dziękujemy. 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 Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Doroto. Jeszcze tak słowem zakończenia, chciałbym tylko ogłosić, że zostały w tym roku szkolnym jeszcze dwa spotkania.